Halo, halo widzowie. Witam w kolejnym odcineczku z GTA. Jak pamiętacie, zrobiliśmy sobie w ostatnim odcineczku całą misję dla Luigi'ego. Teraz mamy questy dla Joe'ego i dla Budki, jak będzie dzwonić. Ale Budka jest tylko w trakcie dnia, a Joey chyba był dostępny o każdej porze. Nie, między 5 a 21. Teraz musimy skipnąć sobie 5 godzin, a najszybciej będzie po prostu robiąc sobie save'a. Także się przejedziemy tutaj. Normalnie chyba w czwórce GTA za double killa takiego z auta mielibyśmy już policję na ogonie. Tutaj chyba trochę więcej trzeba było namieszać. Wiecie, trochę. A, i właśnie, sobie auto naprawimy. Jak dobrze pamiętam, dało się chyba tak naprawić. Szybki saving. A, musimy tak sobie zapisywać. Kliknięte, ósma, ósma. I auto naprawione. Nówka sztuka, nieśmigane. No i strzelanie, jak wygląda, jak wyglądało. Także niektóre rzeczy się nie zmieniają. Nie dymy na skróty. Szkoda tylko, że w słupek uderza. Bezbłędny, szalony skok. Nice. In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of. I got a little Nie job to wiem, keep jak proud. człowiek był Lips młodszy, Ferrelli to once told me nie you were zwracał only uwagi as na good te as your teksty. respect. Lips Ferrelli is stuffing his fat face in a safe from Naprawdę. Castro, so steal his car and take it to 8 Ball's bomb shop up in Harwood. You know 8 Ball, right? Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it. Then sit back and watch the whole show. But hurry up, he won't be eating forever. No, ale to będzie jego ostatni posiłek. I to jest 6 minut na misję. To jest. Wydaje się mało. Ale jakbyście coś takiego zrobili w innej odsłonie GTA, że tak dostajecie, masz 5 minut, zrób to. To też inaczej na to człowiek patrzy. Choć tutaj to jest jakby w grze to jest 6 godzin, nie? Też inaczej. Teraz to jest Esperanto, czy to jest co? To jest? Nie dowiemy się. Idaho, o, Idaho, właśnie. A i najważniejsze, co? Nie możemy teraz uszkodzić tego auta, bo będziemy musieli jechać do naprawy. Jak będziemy musieli jechać do naprawy, to jest szansa, że nam przemówi na inny kolor, a potem ona nie wsiądzie do tego pojazdu. To jest tak przemyślane. Także robimy to idealnie za pierwszym razem, mamy spokój. Za darmo nam zakłada. Możemy sobie aktywować nawet. Nie ma to znaczenia. Ona dopiero się ogarnie, jak włączy się na nowo silnik, nie? Po prostu nie możemy już wychodzić z pojazdu. Znowu ta lodziarka. Dobra, bomba jest aktywna. I musimy gdzieś sobie pójść. No, najprawdopodobniej. No, kawałeczek po prostu. Dla tych, co grali w San Andreas, będą kojarzyć, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w miejscu, gdzie CJ później przyjeżdża.
Ale po co przyjeżdżać, też nie pamiętam. Też San Andreas dawno nie grałem. Matka jedyna. Się odbijam od każdej ściany. Kolejny side quest. Chęcią przyjmę. Też ciekawe, jak tutaj bitchin' dog food. Nie, ciekawa nazwa firmy. No to jest raczej taka przykrywka po prostu, nie? Ale, ale, jakim autem jedziemy? I co? Jest sentinelek. Tylko, że zwykły. Trochę zmniejszyłem te ustawienia graficzne i czuć. Mimo iż graficznie gra wygląda na bez zmian. Także to mnie cieszy. Ale optymalizacyjnie no leży, leży ta trójka, no. Tych lodziarek jest za dużo, na pewno. Dlaczego tutaj nie mogłem wjechać? O. Mam nadzieję, że mogę zatrzymać sobie Sentinela. Bardzo bym chciał. Ale jakimś cudem przeżył ten NPC, nie wiem jak, ale przeżył. On też przeżył. Wszyscy przeżywają nagle. O, już nie wyjadę stąd. Chyba, że mnie wyprostuje. No, jest przemalowana, ale nie jest ten 100% technowiusi. No bo jakoś bokiem mnie wjechało tam, no. Byle go nie zniszczyć i będzie git. Nie no, strasznie, strasznie proste te questy są. Zapamiętałem trójkę tak trudniejszą jako gra. Nie mogę skręcać. Od razu sobie następnego sidequesta zrobimy. Nawet swoją żonę. No co, no kasa się zgadzać niby, nie, ale ze smakiem wszystko. I pewnie tym jeszcze starym złomem. No i teraz zobaczymy, czy to jest Idaho, czy to jest... Nie, tamten był Idaho, to jest Esperanto, no. No nie dowiemy się na razie. Esperanto. No, pamięta się te nazwy.
Abomination. To nie za paznokcie. A rzeczywiście jest taki sklep. Drive slower. A on sobie jeździ wolniej. Aż mi się przypomina shot, gdzie XQC na GTA RP, jak NPC się zachowywał, jakim stylem to przeszło. O, to pewnie do zniszczenia ma pójść. Wiem, jak skończy biedna duszyczka. Jak każdy, kto tam wchodzi, chyba. Jakby skito. Dobra, do wody, no to tutaj staniemy przy tym. Tu jest akurat taki brzeg, więc trzeba skorzystać. I tu był chyba nawet stunt jakiś, jak dobrze pamiętam. Był stunt, był. Za tą ciężarówką. Będzie chyba najłatwiej. Kurde, tylko tak strasznie się tutaj wjeżdża. A, chwila, bo to jest GTA 3. Nie wiem, czy tak wepchnę. Wepchnę. Wiedziesz? Wynuki. Potrzebujemy jakiegoś pojazdu. Kręciła. To jest ten śmieszny sposób rozpienia pojazdów, no. O. Możesz jechać tym radiowozem? Chciałbym auto ukraść, dzięki. No i to tak idzie z górki. Już chyba raczej sidequest. To był chyba ostatni sidequest. To. Dzwoń. No chociaż to z głowy. Chunky Lee Chung is pushing spank for some new gang from Columbia or Colorado or something. I'm not really sure. Who needs to be skończył widzowy. A to na spokojnie sobie otworzymy. Nie jest to problem. O, triada się ten gang nazywał. Weźmiemy radiowóz sobie. No i klepa sprzedał. Tu auto kradną, matko jedyna. I też w GTA 3 człowiek czuł, że nie tylko on jest tym. Dobra, dawaj tą dziewiątkę. Też chcesz web? Też chcesz web, dobra. Tutaj spacją, szybciej się trochę człowiek przemieszcza. I kolejny kwestik. Bo zaraz się tak to skończy, że my przejdziemy. Przejdziemy pierwszą wyspę w parę odcinków. It leaves the edge of Chinatown every day. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Now hit it hard, and the punk-ass security guard should bail. And take it to the warehouse at the docks, and my guys are gonna take over from there. Now it won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Dobra, czyli potrzebujemy coś ciężkiego. Żeby nam mieć damage. On... Dobra, zobaczymy ile z tym stalionem zrobimy.
Bo teraz ciężarówki te nie ogarnę. Właśnie i policja też będzie nam przeszkadzać. Zapomniałem o tym. O. I się zbugowało troszeczkę? Możliwe. A, tak rozjeżdżacie? Nie pamiętam jak to się fajnie nabijało, ale był jakiś sposób. Staram się auto zmienić. Może być ten złomek. Nie wiem, czy ja się nawet rozpędzę, żeby im jakoś przeszkodzić. Ale już widzę. Wygonimy NPC-ta. No z autobusem to nieliczni tylko mogą walczyć. No właśnie. Z autobusem to wy nie wygracie. Mało laty. Ja też trochę policja mi się mądrzejsza wydaje. Tak nie ramuje cię bez sensu. Teraz zostawili auto. A jeszcze jesteśmy niemalże na miejscu, bo walimy tutaj skróta. Ta group search, to ona była też w GTA... GTA 5 przy napadach. Wykorzystywaliśmy tę grupę. Kto pamięta, ten pamięta, nie? Chciałbym tą krumę. Może mi się uda. To nie dam... O, i też kolejne side questy dla kogo? Dla tego, no. Dla tego trzeciego klanu, gangu. Jak zwał, tak zwał. Yeah, I'm Tony Cipriani. Take him to Mama's restaurant at St. Mark's, all right? Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Spoko, wpadniemy. Drive me to the laundry in Chinatown first. I got a bit of business to take care of. Those washerwomen ain't been paying their protection money. And watch the car. Joey just fixed this junk heap, so no fancy... Jaki junkie? To jest... Nie, no wyłącz mi to. Sentinel zawsze miał miejsce w moim serduszku. No, ale jesteśmy na miejscu. If it ain't... co? Łąk i... co oni to napisali? The fuck? No i coś szczerze, będzie zemsta. No ale Sentinel w nienaruszonym stanie, panie. To się ceni, to się szanuje. Tutaj się nie pierdzielą w tańcu. To mi się podoba. No i trzy koła wpadły.
I kolejny zleceniodawca, nie? Będziemy sobie zrobić jednego questa z budki telefonicznej jeszcze. Yamnation ma do sprzedania PM chyba już. Uzi. Proszę, nie przewróć się. Nice. O, i wyścig jeszcze przed nami. Mam Sentinela. To jest szybki wóz. To jest najszybszy wóz na świecie. Nawet uszkodzonym to wygramy. O, jeszcze bez maski to lepsza aerodynamika i chodzenie silnika. Także win-win sytuacja. I mamy jeszcze przewagę. Oj, dymi mi auto. Oj, gorzej. Dobra, jak pojedziemy na spokojnie, to raczej na luzie. No, no niestety tu jeżdżą też jak Jamajdy. No, na spokojnie utrzymamy się w... O! Nice, no i już z górki. Jak ja prowadzę wyścig, to nie wiedziałem, czy to mi zaliczy jako złapanie checkpointa, to szczerze. A rol też, chillera utopia, tak zwana. Sentinel dymi już, ale raczej na chillku. Wiem, że jestem pierwszy, bo ja prowadzę. To są większe korki niż w City Sesach, naprawdę. Mimo, że tutaj miasto powinno być zorganizowane ładniusie. O, ten Sentinel 1 Road Rage'a ma. Dużo pod prąd trzeba też jeździć, zauważyłem. O tyle jest ok, że można sobie auto wymienić jeszcze w trakcie wyścigu. Ale tutaj na dupca po oczach. Gdzie się ten wyścig kończy? Jedziemy, a do końca nie ma. Jeszcze się nie palimy. Nie no, widzowie, przecież to jest przesada. To jest totalna dominacja genetyczna. Jeszcze w deszczu się fajnie jeździ, to... Pracę. No i koniec wyścigu. Miażdżąca przewaga. Dobra, widzowie. No co? Łatwo, nie? A teraz dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. I gdzieś następnym. Do zobaczenia.